Co to jest? Co to ma być? Co to jest za wynik? No właśnie dzisiaj na temat tego spotkanie Barcona kontra Hetafe. No przecież to jest śmiech na sali po prostu. Jak Barcona nie potrafi pokonać Hetafe, to, że oni po prostu mają pierwsze miejsce w La to jest jakieś dzieło cudu po prostu, tak? Tak słabe hetafy, żeby Barcelona nie potrafiła pokonać. Lewandowski, jaki słaby, nie potrafi się w ogóle przepychać. Tak, gdzie była jego cecha charakterystyczna, jeśli chodzi o Bundesliga, jeśli chodzi o grę, a więc zapasy z obrońcami, branie ich na plecy, tak. Byle obrońca przepychał Roberta Lewandowskiego, przestawia go praktycznie jak palik. No, kompletny obraz tragedii, jeśli chodzi o Barcelonę. Dno, tragedia i kilo już można powiedzieć. Dzisiaj zrobimy sobie ocenę, komentarz praktycznie po tym Spotkaniu, bo to była po prostu tragedia, padaka. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie jego link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Kiwice Barcelony często mają pretensje, że na przykład Barcelona odpada, jeśli chodzi o rozgrywki europejskie, e, tak na tak wczesnym etapie i tak dalej. Natomiast doskonałym papierkiem lakmusowym, jeśli chodzi o formę, dyspozycję Barcelony, są takie mecze jak Hetafe. Skoro Barcelona nie potrafi pokonać się w meczu z Hetafe, to jak ona ma dać radę, na przykład jeśli chodzi o europejskie rozgrywki? Rozumiem problemy zdrowotne, kontuzje i tak dalej, bo z tym się zmaga praktycznie Barcelona. Szawi nie ma pełnej kadry do dyspozycji. Natomiast to, jak się prezentowała po prostu Barcelona w tym spotkaniu, to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. A no, dokładkę Hetafę, który po prostu miało 200% albo 300%. Sytuacje i praktycznie na półstaka nie potrafią szczelić. No, kabaret, tak, cyrk, tak. Eee, kto oglądał mecz Hetafe kontra Barcelona, ten w cyrku się nie śmieje, można było powiedzieć. Bo naprawdę to jest tragedia. Hetafo miał dwa, bo trzy po prostu prezenty od Barcelony. Piłkarze wychodzili sam na sam, no i po prostu jeszcze tego nie szczeli. No to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Ale dobra, eee, no jestem też ciekawy, tak? Barcona kontra Atletico Madryt, tam będzie ładny łupniak ze strony Atletico Madry, Tam Barcona to się nie pozbiera, pewnie będzie z 3 do 0. Natomiast, tak, jeśli chodzi o to spotkanie, eee, może rozbierzmy sobie to sobie na czynniki pierwsze. No dokładnie, lewy, który się trzyma za głowę. Ile razy tego Lewa Lewandowskiego po prostu faulowali podczas tego spotkania? Już pomijam, że PLS dwa razy powinien zawodnik Hetafe dostać żółtą kartkę za uderzenia Roberta Lewandowskiego szarpania. Zresztą Robert Lewandowski był w szoku, nie wiedział się bronić. Szokuje mnie po prostu słabość, on musiał chyba grać na jakichś blokadach, nie potrafił się przepychać, jeśli chodzi o innych zawodników, tak? Jestem w szoku, bo Robert Lewandowski, który jest umięśniony, tak? Tutaj barki i tak dalej, potrafił się zastawiać. Przepychali go po prostu obrońcy Hetafe, jak paliki na boisku. No Nędzy i rozpaczy, kompletna tragedia. Szczały 15 do 5, a Barcona nie zdobywała gola. Szczały na bramkę 3 do 1, eee, no właśnie, to jest po prostu dramat. Następnie posiadanie piłki 33% do 67%, podania 481 do 248, no patrząc na te statystyki, to nie był to po prostu mecz 90 minut, tylko to było 90 minut dziadka, tak, bo nic z tego nie wynikało, jeśli chodzi o po prostu bilans bramkowy. Celność podań to już tam pomija, faule 13 do 12, żółte kartki 2 do 1 no a akurat HTF tam jeszcze powinno z dwie żółte kartki moim zdaniem dostać czerwone kartki 0 do 0, spalone 6 do 5, rzuty różne 1 do 5 no i też kolejna słabość, jeśli chodzi o Barcone. nie potrafi wykonywać stałych po prostu fragmentów gry czy też zdobywać bramek po stałych fragmentach gry, tak Zobaczmy sobie zyskującą popularność, bo nagrywam to zaraz po tym meczu. Hetafe kontra Barcelona, męczarnie, blaugrany. Lewandowski znów przeżywa koszmar. Lewandowski nie dowierzał. Barcelona biła głową w mur, wpadka. No dokładnie, bili głową mur. Hetafek kontra Barcelona, relacja na żywo. Tak nie można grać. Kolejne wpadka Barcelony. Hmm. <laughs> no wiadomo, że tak nie można grać. No to jest po prostu kompletna tragedia, tak? Jak oni po prostu grali podczas tego spotkania. O, mamy skład. Dobra, zobaczmy sobie tutaj właśnie składy. No Majora, który miał sytuację stuprocentową, praktycznie na bramkę przeszelił. Zresztą tutaj Barcelona, która dwukrotnie praktycznie trafia w słupek, tak? No kompletna tragedia. Eee, kolejna sprawa, tutaj Unai, która też miała sytuację stuprocentową, chyba się na niego e, praktycznie trener wkur, wkurzył, bo go w drugiej połowie meczu. Zresztą nie dziwię się po prostu, bo takiej sytuacji stuprocentowej, że nie zdobywa bramkę, to lepiej, że po prostu trener go na oczy nie widział do końca spotkania, bo drugie takiej szansy nie będzie. Natomiast rzeczywiście dobra forma tutaj, preze, prezen, dobrze prezentował się tutaj bramkarz Dawid Soria w tym spotkaniu Hetafe i to wydaje mi się, że był chyba najlepszy zawodnik podczas tego spotkania. Zarówno jakby miałbym ocenić to zawodnika z jednej i z drugiej strony, tak. Dobre interwencje, pewny punkt tej drużyny. Nie jest jakiś bramkarz klasy światowej, ale dobrze po prostu sobie radził. No bardzo nie, nie stwarza zbyt, nie, zbyt dużo tych akcji po prostu podbramkowych, ale Soria, naprawdę po prostu solidny punkt, jeśli chodzi o y, tutaj y, hetafę. Natomiast tak, mamy tutaj Roberta Lewandowskiego od 1 do 6, gdzie szóstka najlepsza, tak, jak w szkole, jedynka, pała, Robert Lewandowski, jeden. Czekajcie, no pomyślę, no dać mu tą dwójkę, tak, dopuszczalny, za co? No za co? No nie, no było coś tam z główki, ale no yy, nie trafił do bramki. Yy, no coś, no żeby tak po prostu naciągnąć tą, no jak w szkole po prostu nauczycielka naciągnęła tą dwójkę, no powiedz cokolwiek tak, żeby ci mogła po prostu dać dwa na szynach, dwa na minus. No szukam jakiegoś argumentu, żeby dać Robertowi Lewandowskiemu tą dwójkę. Nie, wyszedł na jakąś sytuację sam na sam, nie było nic takiego. Dograł piłkę, może cofał się do, do działań ofensywnych, no ale to raczej nie jest po prostu jako powód tak do, e, do dobry, bo moim zdaniem powinien być w ofensywie, tak, a nie cofać się. No nie ma szans. E, potem mamy Rafaela, nie, Rafinie. No dobra, tą dwójkę mu udamy, tak, bo to troszeczkę tam się lepiej prezentował. Balde, Kiepski występ, Pała, Jedynka, Gavi. No starał się, szarpał, ale yy, głupio szarpał, bo tak szarpał, że dostał żółtą kartkę. No ale dobra, dwójkę po prostu. Busquets, o, troszeczkę lepiej, tak, bo Busquets rzeczywiście dograł po prostu tę piłkę do Roberta Lewandowskiego. Eee, ładne po prostu dograń, damy mu trójkę. Frank Kessiu, ale miał jeden show, ale mu dobrze nasza ta piłka. Na no, pewnie nawet nie, dobrze nie pomyślał, nie przymierzył, tylko po prostu walnął z buta, nogą i tam, ale fajnie, tak. Oż tego bramkarza biło praktycznie do bramki, cofnęło go. Fajnie to się oglądało, ale nie powiedziałbym, że to było przemyślane, że Frank Esi dobrze się ustawił, ale no dobra, Frank Esi nie ma tą po prostu trójkę, przynajmniej ten efektowny był szczał. Jak ktoś przysywia podczas tego meczu, to mógł się po prostu obudzić. Ładnie wbiło tego bramkarza, praktycznie tutaj tak cofnęło go. ładny dostał po prostu petardę. Następnie mamy tak Jordi Alba, no nie, starał się, ale. No dobra, możemy dać mu po prostu tutaj dwójkę na zachętę. Kunde, jedynka Araujo i jedynka Sergi Roberto. No on też tam szedł po prostu miał problemy tutaj, tak, zdrowotne kontuzja. No dobra, to Sergi Roberto, jego nie oceniamy. Też Tegen nie miał dużo po prostu akcji do tego, żeby tutaj móc się popisać podczas tego spotkania. Co mam oceniać? Dlaczego mam też Tegenowi dawać po prostu piątkę czy szóstkę? Laczek po prostu, albo nie, dwóje ma dopuszczalne, bo nie miał dużo akcji po prostu, ale no dobrze się prezentowało to, co było, ale nie było dużo po prostu do pracy, tak. Zobaczmy sobie zmiany tutaj, tak, jeśli chodzi o Barson Ansufati, Ferran Torres, Eric Garcia, Pablo Torre. No, Pablo Torre, kibice brał grany w końcu, doczekali się, że Pablo Torre wszedł tylko nie, nie, nie był widoczny, tak, tam dwa razy, po prostu trzy razy, no jakby kibice nie, mogą powiedzieć w ten sposób, była nowa twarz, którą po prostu kamera pokazywała z bliska, no to rzeczywiście w ten sposób można było zobaczyć, że był Pablo Torre, bo <laughs> patrząc, na, patrząc na obraz gry, starał się tutaj dynamizować tą akcję, tą grę, ale to mi nie wychodziło, natomiast tak Feran Torres no kompletnie niewidoczny no, tak? po tym spotkaniu ja sobie nie przypominam ani jednej sytuacji po prostu w której Ferran Torres był widoczny po prostu gdzie był gdzie z, z, zaznaczył swoje po prostu miejsce na boisku Ansufat już bardziej był widoczny starał się tam szedł po prostu z piłeczką praktycznie po całą bramkę chociaż moim zdaniem był zbyt egoistycznie mógł po prostu oddać tą piłkę potem piłka mu została zabrana no to Ansufat jeszcze tutaj troszeczkę była to była lepsza zmiana Eric Garcia tak sobie tak. Także tak wygląda tutaj sytuacja. No, jakbyśmy tutaj zrobili, pewnie, średnią, jeśli chodzi o drużynę, po prostu Barcelonę, to by nie przeszli do następnej klasy z tych wszystkich, po prostu, ocen, które wystawiłem poszczególnym piłkarzom, bo jest to obraz nędzy i rozpaczy. Natomiast Unai i Majoral, no, to rzeczywiście po prostu wybitne talenty, trzeba przyznać. Pewniaki praktycznie, jeśli chodzi o hetafę z przodu, ale po prostu podczas tego spotkania, jeszcze przed własną publicznością, przed własnymi kibicami, jeszcze szrali po prostu po prostu na bramkę, gdzie byli kibice po prostu za bramką i nie strzelają do bramki, no, trzeba powiedzieć, że po prostu wybitne tutaj jednostki piłkarskie. Natomiast tak, no, Szawi kiedyś mówił, że 16.15, bo o tej godzinie właśnie miał ten mecz, to jest taka głupia pora, jeśli chodzi o te, po prostu, e, jeśli chodzi o te mecze, no, to jakby zagorzali kibice bardzo, one powiedzą w ten sposób, no, nie czepiajcie się, taka była pora, 16.15, ale trzeba powiedzieć, że przepiękna pogoda, bezmurne niebo, przyjemnie się po prostu grało, 18 stopni czy tam 17. No, fantastyczne warunki, ale, no, żeby tam po prostu był jakiś grad bramek, tego się nie doczekałem. Niektórzy myśleli, że nastąpi przełamanie Roberta Lewandowskiego. Też tak po cichu myślałem, że nawet może po prostu hat tricka tutaj Roberta Lewandowski zdobędzie. Natomiast, tak, no, żebyśmy tutaj byli po prostu wiarygodni, tak, poprzez tą ocenę, którą po prostu mówimy, no, to musimy też powiedzieć, przecież, które miejsce zajmuje tutaj hetafę, tak. A więc zobaczmy sobie po prostu. No, to zobaczmy sobie, że jeżeli oni mają taki problem z hetafem, który zajmuje 15 miejsce, tak, w tabeli, to co to będzie, jest, jak za chwilę będzie po prostu spotkanie z Atletico Madryt, tak? Na no przykład Atletico ich po prostu skopie piłkarską, równo, tak? W sensie jeśli chodzi o wynik, tak? Nie mówimy fizycznie, tylko sportowo. Także Barcelona, ten test nieudany, niezaliczony. Oni w ogóle jechali na te spotkania, ten mecz pociągiem. Mi się wydaje tak, bo ja jeździłem po prostu czasami po, pociągiem, parę razy po prostu zdarzyło mi się jechać tam w życiu pociągiem, no może parę razy, no nie, no pewnie kilkanaście razy jechałem w ciągu swojego życia, czy tam kilkanaście razy. I zawsze jak jechałem pociągiem, to i, i tak samo jak inni ludzie po prostu, no to człowiek jest senny. I chyba mi wydaje mi się, że właśnie po prostu ta senność z pociągu im się przeniosła właśnie na ten mecz po prostu, bo ten mecz, w tym meczu piłkarze po prostu bardzo one byli senni, a przede wszystkim byli nieskuteczni. Obraz nędzy i rozpaczy czy po prostu pała dla całej drużyny i dla Szawiego po prostu, bo było to kiepska, po prostu był to kiepski występ jedynka, jeśli chodzi o cenę szkolną, niezaliczony po prostu, bardzo na nie przechodzi dalej. No ale mają pierwsze miejsce, więc mają prawo po prostu nawet do tego, żeby mieć taką wpadkę, tylko ja bym powiedział w ten sposób, oni mogliby wygrać nawet 1-0 z Hetafe, no i kibice nie mieliby do nich pretensji, Będzie nie interesuje nas styl, kto tam się wpisał na listę Szczeców, jest, jest zwycięstwo i koniec. Natomiast jakby na przykład było spotkanie teraz teraz następne spotkanie Barcona kontra Atletico Madrid i oni tutaj to przegraliby po zwycięstwie z hetafę przykładowo, to wtedy kibice powiedzieli, no prędzej, czy później ta pasa musi się skończyć, przegrali, tak? No ale nie na hetafę, tak? Kibice są w stanie wybaczyć, jak się potknęli na Atletico Madrid który zajmuje trzecie miejsce, a nie na hetafę, które zajmuje po prostu miejsce jednozdolnych w tabeli, tak? To wszystko. cię. Pozdrawiam, trzymajcie.